ostatnio często w komentarzach pytacie mnie: Fabian, czym ostrze do kosiarki, że twój trawnik tak wygląda? Nie wiem, ja jestem Maciek, nie mogę wam pokazać, jak wygląda Via Ferrata Callosa de Segura. Ona jest tam. Ta Via Ferrata też ma wycenę K5, czyli jest jakby trudna. Ale żeby być z wami do końca szczery, to powiem tak, że już ją kiedyś udało się nam przejść z kolegami. Natomiast przejdziemy ją pod prąd. Pozdrawiam kolegów, ale nikomu nic się nie stało. To jest konsekwencja nieznajomości języka hiszpańskiego. Ojejku, jak to pięknie. Tutaj się zaczyna Via Ferrata. Takie powinno się iść prawidłnie. Tam jest ten mostek. A tam jest dopiero zejście. Nikogo nie ma na szlaku. Także myślę, że możemy zakładać pomonto i się wpinać. Kolor skały jest niemalże marsjański. Zaczynamy. Chyba polubiłem ten odgłos o poranku. Jesteśmy chyba już w połowie tego stromego podejścia. No, widoki są przepiękne. Zaraz wyjdzie słońce. Zrobi się trochę cieplej. Z tej Via Ferraty jest bardzo blisko na cmentarz. Co ciekawe, te cmentarze wyglądają zupełnie inaczej niż nasze. Bardziej jak takie magazyny albo garaże. Tyle już za nami. I jeszcze trochę przed nami, ale takiego przyjemnego marsjańskiego terenu. To właśnie jesteśmy na samym szczycie tej Via Ferraty, w najwyższym punkcie. Zobaczcie, jakie mamy widoki. A tam, nie wiem, czy dobrze widać, jest główna atrakcja tej Via Ferraty, czyli most. Słuchajcie, doszliśmy do punktu kulminacyjnego. Zawsze, kiedy jestem w takich miejscach, zastanawiam się, co dzisiaj w Biedronce jest w promocji. Nie, tak naprawdę to zastanawiam się, ile pracy kosztowało zamontowanie tego wszystkiego tutaj, przeciągnięcie tych metalowych lin. Przecież tam jest ze 100 metrów do następnej ściany. Naprawdę kawał dobrej roboty. Trochę buja z tą kamerą. No niestety nie da się na tym moście iść i kręcić, trzymając kamerę jedną ręką, bo buja strasznie. No cóż, no. Robi to wrażenie. Tam czekajmy, że nas kozy. Złamana chyba. Nie wiem, fachowcem nie jestem, ale to chyba znaczy, że dzieci powinny przechodzić za rękę z mamą. Grubo. Chwila restu. Tam był początek Via Ferraty, to pionowe wejście na samą górę. Tam zaczynaliśmy. Tutaj jest most. Tam gdzieś są kozy. A tutaj Via Ferrata poprowadzona jest do takiej dziury, której można przycupnąć, zjeść coś, napić się i odpocząć. Tradycyjnie pozdrowionka dla Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie. Wszystkiego dobrego. Przede mną jeszcze zejście.
ale powiem wam szczerze, w ogóle mi się nie chce stąd schodzić, jak sobie pomyślę, że trzeba wsiąść do tego gorącego samochodu. Ostatni most linowy. No ale powiem wam uczciwie, ta ferata to już naprawdę jest jest trochę wspinania i jest męcząca. Tu naprawdę już jest wysiłek. To nie jest spacerek, ten trawers był naprawdę męczący po tym podejściu tam pod górę. I na końcu wiem, że jeszcze będzie potrzeba się trochę spiąć. No to już nie jest ferata dla takich totalnych laików, na pewno nie. Zejście w przewieszeniu z przepinkami. Ja jeszcze też dzisiaj bez rękawiczek. Jest upał, trochę się łapy pocą. No będzie to wymagające na pewno. No i koniec tych górskich przygód w tym roku w Hiszpanii, prawdopodobnie. Natomiast może się powtarzam, ale to zejście tutaj z tym przewieszonym, zrobieniem wpinek, w zasadzie podwójnych, bo tak jest na feratach. No to naprawdę była trudność. I według mnie bez przygotowania wspinaczkowego, czyli po prostu siły w przedramionach, jakiejś tam w miarę mocnego brzucha i opanowania, no byłyby tu spore trudności. Ja się już z wami żegnam, przebieram się, lecę do samochodu. Jakby coś, do zobaczenia w następnym vlogu. Na razie.